Czas na kolejny środek od środka. I ponownie będzie on dookoła książki Bunt, którą chciałem wam przybliżyć. Moja pierwsza powieść już do nabycia. Znak chiński, fan, sprzeciw, rebelia, bycie w kontrze, tytułowy Bunt i taksówka dziadka. O nim kolejny rozdział, 15, 12 numerowanych, 1, 12, a później zdarzenie, rozdział pierwszy i garnek. Garnek, teraz jakby ktoś nie wierzył, garnek. A te wcześniejsze czytaliśmy w fragmentach garnek, teraz we fragmencie również dla was. Opowieść dziadka się w tym momencie urywa. To nawiązuje do rozdziału pierwszego, wczorajszego odcinka o tej opowieści dziadka nagrywanego, który opowiadał o czasach wojennych. Nagranie się urywa. Kolejnych części nie nagrywaliśmy, bo musiał się zastanawiać, czy może operować nazwiskami i nie potrafił się zdecydować. Ja musiałem iść do biura PAP na dyżury. Zbliżał się wyjazd do Chin, miałem tym samym mniej czasu, żeby do nich, do dziadków, jeszcze wtedy żyła babcia również, i poprowadzić ten pomysł do końca. W pewnym sensie jednak kolejne rozdziały jego życia dopisywały się mną. Tak jak w tym zestawieniu rozdziałów, jego dzieciństwo kończy cały ciąg, który zaczynam mówieniem o tym, co wciąż mi się nie udało. Nie wiem, ile rzeczy nie udało się jemu, bo nigdy o tym nie mówił. To ja przychodziłem do nich, narzekając na tych czy innych, potrafiąc to oczywiście uargumentować. On słuchał i prosił, żeby mu drukować teksty z internetu, bo tego nie nauczył się obsługiwać. Kiedy myślę o nim, przychodzą mi na myśl dwa skojarzenia. Pierwsze to ta podróż z 8 piętra na parter w ciasnej windzie do karawanu. Niezliczone razy wyjeżdżaliśmy tą windą na spacery. Chyba może 2 razy na 1000 nie wyszedł odprowadzić mnie do samochodu, czy wcześniej na autobus, jak jeszcze nie miałem prawa jazdy. To nasze ostatnie wyjście było jak jakiś przedziwny żart losu, że niby osoby się zgadzają, ale ich stan skupienia zmienił się nieodwracalnie i nie będzie mowy o żadnym spacerze więcej. Drugim skojarzeniem jest metalowy czerwony garnek, w którym trzymał wiertła i śrubki. Garnek był dość nietypowy, szeroki, niski, z 2 łóżkami. Czerwona emalia z zewnątrz, kremowa od wewnątrz, a do tego czarna krawędź na brzegu. Przypominał bardziej wazę do zupy. Wystarczyło wyjąć cały metal, nalać i podawać na stół. Albo nie wyjmować wszystkiego, żeby wyszła najprawdziwsza zupa na gwoździu. Garnek był dla mnie małego zawsze bardzo ciężki i nie byłem w stanie go podnieść. Metalowe różności wypełniały go na tyle, żeby się nie wysypywać górą. Szukanie odpowiedniego czegoś polegało na grzebaniu przez dziadka palcem w tym wszystkim. Ja słuchałem tego metalicznego szurania wierteł o garnek. Kiedy zabierałem narzędzia, przysypywałem wszystkie drobiazgi do pudełek. Przydzieliłem wiertła do wierteł, śrubki do śrubek, rozdzielając tę jedną wielką metalową rodzinę. Garnek wyrzuciłem, a teraz żałuję. Po pewnym czasie zrozumiałem, że on był tak samo częścią dziadka, jak i te śrubki. Niczym jakieś rytualne naczynie z dynastii Tang czy Ming, którego nazwa i przeznaczenie dziadek z pewnością zapisałby w swoim kalendarzu osobliwości, ten garnek miał funkcję przechowywania. Nie wyglądał na pojemny, a taki był. Krzywizna jego ścianek nie sprawiała wrażenia, że ułatwi znalezienie czegokolwiek, a jednak można było po paru grzeb znaleźć to, co było potrzebne. Był niemal czarodziejski w swojej prostocie i niezniszczalności. Nie zdziwiłbym się, że gdyby po jego potarciu wyskoczył z niego dziadek, żeby rozłożyć i złożyć na podłodze silnik od swojego trabanta. Garnek był także zaprzeczeniem zestawów pudełek segregatorów, w których mój ojciec umieszcza zestawy swoich narzędzi i części. Niestety wyrzuciłem go i teraz mogę tylko wspominać dziadka z garnkiem w windzie. Poza narzędziami zostały mi jeszcze jego stare, rozpadające się podręczniki metalowców, które on w dużej mierze znał na pamięć. Do tego jeszcze 2 plany Warszawy z lat 60. i 86. roku. Samochodowa mapa Niemiec, kieszonkowy atlas świata i szkło powiększające, żeby maleńkie mapy w nim oglądać ze szczegółami. Na koniec tego rozdziału pojawia się jeszcze jedna postać. Mianowicie Raymond Carver, mistrz krótkich opowiadań, jak jest nazywany na świecie, człowiek, którego tłumaczył również Murakami i inspiracja do dalszych rozważań. Wcześniejsze rozdziały, te numerowane, też oscylują wokół Carvera. On był takim, no nie jednym z pierwszych, ale ciekawym odkryciem, dopełnieniem tego, co później, znaczy dopełnieniem, wstępem do tego, co później dopełnił, nadpisał i roztoczył Tolstoj, którego również obszernie podaje na talerzu w kolejnych rozdziałach w Buncie.
To oczywiście, co czytam, jest moją historią. Może wydawać się wam niepotrzebne. Po co wam czytać o czymś, co przeżyłem ja? Z drugiej strony, w momencie prowadzenia tego opowiadania szeregiem odcinków o tym, co inni zawierali w swoich książkach, jakiego rodzaju przeżycia wymyślali, bazując na faktach, bądź całkowicie się od nich odrywając, też doprowadziło do tego, że zaczyna się bardziej doceniać własne rzeczy. Ale nie po to, żeby tworzyć je. O, ja też mam, zobaczcie, też jestem taki, też coś przeżyłem, oto moja tragedia, moje cierpienie, to nie o to chodzi. Można przez nie zrozumieć więcej i to trzecie oko, które się otwiera na środku, czy zainspiruje się człowiek Carverem, po którego sięgał Murakami, wcześniej Murakamim, prowadząc przez rozmaity ciąg przyczynowo-skutkowy literatury japońskiej, potem geograficznie, jak przerastało wszystko wokół tego kanału i wokół mojej pracy zawodowej, Azji Wschodniej, Południowo-Wschodniej. Potem człowiek, kiedy patrzy na rzeczy, które go otaczają, jest w stanie widzieć w takim zdjęciu już nie tylko ładne zdjęcie samochodu, w którym kiedyś jeździł jako dziecko, bo tutaj miałem możliwość zmieniania biegów przy dziadku, jak nie uczył mnie jeździć, bo miałem, nie wiem, 7 lat. Nie ten wiek, ale taka frajda. Z przodu i z tyłu były kanapy, nie było dzielonych foteli. To była inna filozofia motoryzacji. Teraz słyszałem, że w Korei został nagrodzony i też na świecie został nagrodzony 13-minutowy film Night Fishing. Staram się go zlokalizować gdzieś w internecie, który pokazuje świat z perspektywy samochodu, z jego lusterek, kamer, które są umieszczone w środku. Krótka historia. Trochę taki Carver, ale no jeszcze nie mogę mieć zdania, bo nie widziałem tego filmu, ale Night Fishing koreańskie, jakieś podobno nowe podejście do kinematografii i to jeszcze, które chyba dotyczy samochodu elektrycznego. Trochę już zdążyłem poznać Koreę, jeżeli jest to prawda, co usłyszałem o tym filmie, to ciekawy chwyt marketingowy, to na pewno. A zobaczymy jak filmowo. W takich różnych obiektach przeszłości jest się w stanie widzieć więcej i jest się w stanie widzieć to wszystko, czego w młodym wieku nie widać. A to jest, istnieje. I cały czas ten kanał jest o tym. Jeżeli już się zacznie oglądać tą rzeczywistość, nie kanał, rzeczywistość, która nas otacza, tym trzecim okiem, to jest ona o wiele bardziej głęboka i pełna treści. Stąd mój pomysł na to, żeby pokazać, co działo się w tym moim krótkim, pełnym gór i dołów życiu, żywocie, istnieniu jakimś prostym, które z kolei jest tak samo proste jak każdego innego i tak samo skomplikowane jak każdego innego. I jest to jedna wielka podróż po to, żeby rozumieć siebie w środku. Zachęcam. Sprzeciw prowadzi do ciekawych wniosków. Bunt. Z taką okładką, z takim tytułem i takim nazwiskiem na okładce już jest do kupienia.